Panie Marszałku, Wysoka Izbo, prawie nikt nie chce pracować w polskiej szkole. Mamy w Polsce prawie 13 tysięcy wakatów. A co proponuje państwo PiS? Podwyżki 4,4%, czyli około 130 zł brutto dla nauczyciela. Oczywiście w tym samym momencie dając podwyżkę dla pana Glapińskiego w postaci 600 tysięcy złotych. Co proponujecie dalej? Uzależnić awans takiego nauczyciela od kuratora, od takiej pani kurator Barbary Nowak. Co proponujecie? Zamrozić pensje nauczycieli od 2 do 6 lat. Co proponujecie dalej? Nie nazywać nauczyciela, który się kształcił nauczycielem przez te pierwsze lata, tylko takim prawie nauczycielem. Ale nie powinno się w ogóle go nazywać nauczycielem. Nawet pozbawiacie go samej nazwy nauczyciela. Proszę Państwa, jak wy sobie wyobrażacie za kilka lat polską Pan szkołę? Pan poseł Michał Krawczyk, Koalicja Obywatelska.